Witam Państwa w dzisiejszym wydaniu magazynu Liga Max. Za nami 24. kolejka w piłkarskiej trzeciej lidze. O tym, co się działo na boiskach w naszym regionie, będę rozmawiać z moim gościem, a jest dzisiaj nim napastnik Leśnika Manowo, Konrad Romańczyk. Witam Pana. Dzień dobry Państwu. No właśnie, 24. kolejka. Tych spotkań na wiosnę już kilka za Wami. I tak, można powiedzieć, że Leśnik w tej chwili prezentuje coraz wyższą formę, coraz lepiej gra, aczkolwiek z tymi wynikami tak różnie bywa. No, tak jak tabela pokazuje i wyniki, no, widać, że w każdym meczu staramy się grać o 3 punkty i jak najlepiej. No, liga jest przewrotna, no, z tego co jak już powiedziałem wcześniej, widać, każdy może wygrać z każdym. I no, walczymy w każdym meczu o te 3 punkty, i, no, bo żeby nie brakowało nam ich w końcówce sezonu. W zeszłej rundzie na jesień mówiło się o Leśniku, że to jest zespół przede wszystkim obcego boiska na swoim nowym stadionie. No, tych wyników nie było zbyt dużo rewelacyjnych. Teraz jest taka tendencja odwrotna, no, bo własnym boisku gracie dużo lepiej niż właśnie w meczach wyjazdowych. No, tylko się z tego cieszyć. No, Manowo jest to mała miejscowość, ale jak jacyś tam kibice przychodzą, pasjonaci piłki, no i gramy przede wszystkim dla nich, chcemy grać dla nich, no i chcemy, żeby ten nasz futbol był jak najbardziej atrakcyjny i podobał się ludziom. No, wydaje mi się, że to jest dobra tendencja, gdyż na wyjazdach też nie przegrywamy meczy. Staramy się zdobywać jak najwięcej tych punktów, tych bramek. No i miejmy nadzieję, że to będzie się podobało publiczności. W poprzednim meczu na własnym boisku graliście z Kotwicą Kołobrzeg, zespołem, który no, idzie jak burza w tej chwili. Mieliście praktycznie go na widelcu i remis 2-2. Wcześniej było takie spotkanie z Energetykiem Gryfino, gdzie prowadziliście 2-1 zespołem, który walczył o utrzymanie, który jest naprawdę w ciężkiej sytuacji w tabeli. I też to spotkanie przegraliście. Zabrakło takiej trochę chyba konsekwencji, koncentracji, czego? Dokładnie, tak samo uważam. Uważam, że zespół personalnie jest bardzo mocny i nie brakuje nam piłkarskich umiejętności. Bardziej wynika to z braku koncentracji, braku takiego, przy dobrym, przy korzystnym wyniku myślimy chyba, że mamy już mecz już ułożony, a jednak, no wiadomo, jak pokazuje boisko, gra się 90 minut i gra się do końca. No i tego się trzeba trzymać. Za wynik odpowiada, nie ma też co zganiać, czy to jest defensywa, czy ofensywa. Za wynik odpowiada cała drużyna i mamy jeden cel. Chcemy się utrzymać w tej trzeciej lidze i uważam, że po prostu, jeżeli włączymy tą konsekwencję do samego końca, do 90 minuty, będzie dobrze i wtedy takie spotkania nam się nie będą przydarzały. Tak przewrotnie, no, w tej chwili z drugiej strony, no, najpierw zaczęliśmy od grymaszania, ale w tej chwili no, też macie spore sukcesy w tej rundzie. No, zwycięstwo na wyjeździe nad liderem ówczesnym Drawą Drawsko-Pomorskiej na początek rozgrywek wiosennych, a teraz no, Polonia Gdańsk została przez was praktycznie rozjechana, więc no, ta siła, potencjał w zespole jest. No jest, moim zdaniem jest to, personalnie mamy zespół jeden z lepszych w tej lidze, tak powiem nieskromnie. Uważam, że no, stać nas na każdy wynik i właśnie tylko od nas zależy, czy wyeliminujemy te nasze słabe strony będziemy popełniać tych błędów jak najmniej. I po prostu wygrywać w każdym meczu, no, chcieć grać w piłkę i zdobywać punkty. To jest dla nas najważniejsze. No i przede wszystkim koncentracja, tak. W 24. kolejce spotkań Leśnik Manowo mierzył się na własnym boisku z Polonią Gdańsk. Skrót z tego spotkania przed nami, a także skrót z meczu Gwardii Koszalin, która mierzyła się na własnym obiekcie z Lechią 2 Gdańsk. W 24. kolejce spotkań Leśnik Manowo, stroje żółto-czarne, mierzył się na własnym boisku z najsłabszą drużyną ligi, Polonią Gdańsk. Faworytem tej konfrontacji był zespół gospodarzy. Polonia Gdańsk do tej pory wygrała 4 spotkania. Warto zaznaczyć, że jedno z nich to wygrana na własnym boisku nad Leśnikiem. Dlatego zapowiada się ciekawy rewanż. Leśnik ostatnio prezentuje dobrą dyspozycję, a Polonia po kolejnych przegranych spotkaniach znalazła się na dnie ligowej klasyfikacji. W spotkaniu od początku to gospodarze dążyli do zdobycia bramki, jednak narażeni byli na kontrataki. Pierwsza akcja zespołu przyjezdnego i strzał był zbyt lekki, by zagrozić bramce gospodarze. W odpowiedzi Tomasz Sęk, jednak piłka przeleciała obok bramki. Choć Leśnik dłużej utrzymywał się przy piłce i dochodził do 20 metra przed bramką gości, to jednak nie był w stanie oddać skutecznego strzału. Gdańszczanie również szukali swoich okazji, by zdobyć punkty w Manowie. Jedna akcja i kilka strzałów, ostatecznie jednak piłka ląduje w rękach bramkarza. Jeszcze warta zaznaczenia akcja Konrad Rokicki i broni golkiper Polonii.
Od początku drugiej części Leśnik dążył do zdobycia bramki. Tutaj bardzo ciekawa akcja, rozpoczęta od Mateusza Czai. Dośrodkowanie Daniela Morawskiego. Romańczyk uderza, broni golkiper Leśnika. Jeszcze nie koniec tej akcji, strzał z dystansu, jednak niecelny. Na pierwszego gola w tym spotkaniu trzeba było czekać do 67 minuty. Piłka trafiła do Piotra Jakubowskiego, uderza, ta odbija się jeszcze od Konrada Romańczyka, myląc bramkarza gości i w tym momencie Leśnik prowadził 1-0. Kolejna akcja dwójki napastników. Paweł Marczak do Konrada Romańczyka, ten jednak zbyt lekko i broni golkiper Polonii. Ponownie dwójka napastników Leśnika. Paweł Marczak świetnie do Konrada Romańczyka, ten uderza i jest 2-0. Była to 78 minuta spotkania. Kontra w wykonaniu gospodarzy. Marcin Gozdal uderza. Piłkę ręką zatrzymuje obrońca Polonii i sędzia dyktuje rzut karny. Jedenastkę wykorzystał Paweł Rakowski. Była to 81 minuta. Mimo tego, że Leśnik prowadził 3-0, to nie zwalniał tempa. Kolejna akcja gospodarzy. Dośrodkowanie w pole karne, tam Konrad Romańczyk i jest gol na 4-0. Goście jeszcze starali się zdobyć honorową bramkę, jednak ich akcje ofensywne były zbyt słabe. Tutaj strzał niecelny. Ostatecznie Leśnik pokonał Polonię Gdańsk 4-0. Przed meczem spodziewaliśmy się, że drużyna Polonii, dopóki do płyty będzie miała siły, to będą walczyli z całych sił. My przed meczem ustaliliśmy sobie, że co by się nie wydarzyło na boisku, to mamy grać konsekwentnie i cierpliwie. Chłopaki pod względem taktycznym zagrali na piątkę z plusem i myślę, że wynik to odzwierciedla. Mimo tego, że drużyna Polonii dość długo się trzymała w grze, to uważam, że mecz był pod naszą kontrolą. Graliśmy cierpliwie i bardzo skutecznie. Chciałbym widzieć taką postawę drużyny w następnych spotkaniach. Gwardia Koszalin, stroje niebieskie, po 3 zwycięstwach z rzędu zmierzyła się na własnym boisku z Lechią 2 Gdańsk. Faworytem wydawała się drużyna koszańska, choć w tabeli różnicy dużej nie było, to Lechia ostatnio prezentuje zdecydowanie niższą formę. Koszalinianie od początku rzucili się na rywala. Rzut wolny dla zespołu koszańskiego. Łukasz Szymański uderza, Daniel Wojciechowski i broni golkiper Lechii. Gwardziści nie zwalniali tempa, chcieli szybko zdobyć bramkę, by ustawić pod siebie spotkanie. Rzut z autu Wojciechowskiego, Wiśniewski zgrywa do Słowińskiego i ten ostatni uderza, jednak na posterunku golkiper Lechii. Pierwsza groźna akcja gości. Kasper Łazaj, piękne uderzenie i od 19 minuty niespodziewanie Lechia prowadzi 1-0. Gwardziści starali się odpowiedzieć, tym razem jednak uderzenie Wiśniewskiego obok bramki. Na gola zespołu koszańskiego trzeba było czekać zaledwie 4 minuty. Akcja gospodarzy, Fabian Słowiński, uderzenie na 1-1. Lechia również miała swoją okazję. Uderza Kugiel i broni Fabiański. Na kolejne akcje i gole trzeba było czekać do drugiej części meczu. Już na samym początku tej odsłony rzut wolny dla Gwardii. Łukasz Szymański, dośrodkowanie Daniel Wojciechowski, pięknym uderzeniem zdobywa bramkę na 2-1. Była to 48 minuta spotkania. Kolejna akcja Gwardii. Fabian Słowiński, uderzenie niecelne. Rzut z autu. Piłka wyleciała poza pole karne, uderza Szymański i na posterunku golkiper Lechii. Goście mieli problemy z wyprowadzeniem piłki. W
Futbolówkę przejął Łukasz Szymański, uderza, piłka poszybowała nad bramką. Goście sporadycznie i nieskutecznie tu ich akcja, ale strzał był niecelny. Indywidualny rajd Słowińskiego, dośrodkowanie w pole karne. Ryuki Kozała uderza i piłka poszybowała obok bramki. Końcówka spotkania, już doliczony czas gry. Faulowany Damian Miętek przez Damiana Kugiela i arbiter w tej sytuacji postanowił zawodnika Lechii wyrzucić z boiska. Tym samym Lechia kończyła w dziesiątkę. Rzut wolny dla Gwardii po faulu na Miętku. Juma Sato przy piłce. Uderza i jest piękny gol na 3-1. Arbiter nie pozwolił już wznowić gry i tym samym spotkanie zakończyło się rezultatem 3-1 dla Gwardii. Strzeliliśmy tą bramkę na 1-0, nie byliśmy konsekwentni w tym, co sobie założyliśmy. Powinniśmy ten mecz kontrolować, zagrać bardziej z kontry, natomiast Gwardia nas opanowała przy stałych fragmentach. Bardzo proste błędy w obronie i skończyło się 3-1. Cieszę zwycięstwo. Tak się śmialiśmy w szatni, przepraszam, na odprawie dzisiaj przedmeczowej, przed tym meczem, że do tej pory wygrywaliśmy mecze strzelając tylko jedną bramkę. W ostatnim meczu udało nam się strzelić dwie w kartuzach. No i dzisiaj jest tendencja zwyżkowa. Wygraliśmy trzy. Widzę, że to granie na zero z tyłu udziela się powoli też i moim zawodnikom. Dondera też wspomniał mi w szatni, że jest zły na siebie, bo padła ta jedna bramka. Staramy się grać na zero z tyłu, chociaż staraliśmy się grać bardzo ofensywnie. Znowu wystąpiliśmy dwójką napastników. Myślę, że to było widać na boisku, że po stracie bramki, zresztą bardzo ładnej bramki, tutaj strzelonej przez Kaspra Wazaja, nie załamaliśmy się. Udało nam się strzelić, myślę, że bardzo ważną bramkę do przerwy, bo wiadomo, jak to jest po przerwie. No a potem ciągła gonitwa za wynikiem do samego końca. Myślę, że taką wisienką na torcie, była też ta bramka strzelona przez Sato. Można powiedzieć, w doliczonym czasie gry. Bardzo ładnie przymierzył. Tego zawodnika pamiętamy z meczów, które rozgrywaliśmy sparingowych, tak? Przed rundą. Zresztą tutaj Państwo widzieli, takiej sytuacji miał dosyć sporo bramek strzelał. Myślę, że przychodzi tutaj okres aklimatyzacji, ale mam nadzieję, że wcześniej niż później dojdzie do siebie i takie bramki będzie strzelał jak na zawołanie. Na pewno strzeliliśmy bramkę na 1-0 i powinniśmy kontrolować tą grę. Powinniśmy bardziej utrzymać się przy piłce, szanować ją. A dostaliśmy jeszcze bramkę do przerwy, zeszliśmy do szatni z wynikiem 1-1 i powinniśmy od drugiej połowy zacząć swój styl. A niestety dostaliśmy po stałym fragmencie drugą bramkę. A trzecia bramka to już głupota naszego jednego zawodnika i co ja mogę powiedzieć, no. Nie zagraliśmy tego, co jakie były założenia taktyczne, nie zrealizowaliśmy ich w żadnym procencie. Jesteśmy zadowoleni z trzech punktów, aczkolwiek ja osobiście nie jestem zadowolony do końca z tego meczu, bo straciliśmy bramkę i, no i to nie cieszy na pewno, powinniśmy zagrać na zero. Trzy bramki do przodu, no fajnie, w końcu zaczęliśmy strzelać trochę więcej tych bramek. Przebieg meczu mogę ocenić, no... Chłopaki z Gdańska no, chcieli grać piłkę, ale nie do końca im też to wychodziło chyba. Zawodnicy co schodzą u nich chyba z pierwszego zespołu, nie wiem czy grali tam, czy grają, też powinni już trochę zejść na ziemię, bo do ekstraklasy jest trafić ok, ale później trzeba się utrzymać, a nie schodzić do drużyny rezerw i młodych chłopaków z ich drużyny po prostu, że tak powiem, podpuszczać i grać tak brutalnie, bo to też mogło się źle skończyć, tak? Nie powiem takiego czegoś w ogóle mieć miejsca. I co mogę powiedzieć, no cieszę się ze strzelonej bramki, cieszę się z tego, że stałe fragmenty dzisiaj naprawdę były bardzo dobrze wykonywane, mogłem strzelić jedną bramkę chyba więcej, ale bramkarz się bardzo dobrze zachował i jesteśmy zadowoleni, ale już musimy myśleć o kolejnym meczu, który jest w czwartek. Zwycięstwo 4-0 nad zespołem Polonii Gdańsk. Wynik efektowny i trzeba przyznać, no, efektywność wasza była niesamowita. Przede wszystkim w tych ostatnich 20-25 minutach. W 67 minucie strzelacie bramkę na 1-0 i mecz się kończy 4-0. No, niesamowita sprawa.
Wydaje mi się, że była to konsekwencja tego, co wcześniej trener było w materiale pokazane. Powiedział, że mieliśmy jakąś założoną swoją taktykę i trzymaliśmy się tego. To, czego wydaje mi się w niektórych wcześniejszych meczach nam brakowało, pokazaliśmy to, że dążymy do celu. No, Polonia mi się wydaje grała właśnie do tej pierwszej straconej bramki, dopóki nie strzeliliśmy. Można powiedzieć troszkę taką przypadkową bramkę, ale cały czas to my naciskaliśmy na nich i stwarzaliśmy sytuację. No, udało się, rozwiązaliśmy worek z bramkami i tym bardziej to cieszy, że przed własną publicznością potrafiliśmy strzelić tyle bramek. To ile strzeliliśmy bramek w tym meczu, bo tak nie do końca wiadomo. No, trzymajmy się tego, ile jest w materiale, czyli dwie. Uważam, że dwie. Pierwszą należy zaliczyć Piotrkowi Jakubowskiemu, gdyż zagrał bardzo dobry mecz i uważam, że głównie on był autorem tej bramki. Piotrek Jakubowski to jest taki zawodnik, przykład, że jak wypadają z powodu kontuzji inni gracze, można wejść do składu, pokazać się i wywalczyć sobie ten skład na kolejne mecze. Tak, no nie chcę tutaj chwalić Piotrka, ale uważam, że jest to sumienny zawodnik i po prostu pokazuje swoją postawą, cały czas będąc na treningach i trenując ciężko. Pokazał, że można, że trzecia liga nie jest taka straszna jak w tym wieku i uważam, że będzie na pewno dużym, można powiedzieć, wzmocnieniem naszym, gdyż wiadomo, w tej lidze musi grać dwóch młodzieżowców w polu i uważam, że na pewno jeszcze nie raz nam pomoże jako zespołowi. Mówiło się o waszej drużynie, że jak nie ma Krzysztofa Hrmowicza, to macie spore problemy z ustawieniem w ogóle całego zespołu i z ustawieniem defensywy. Te spotkania przede wszystkim przegrane, to są spotkania, w którym właśnie on nie mógł zagrać. Jedna czerwona kartka, teraz druga, musiał pauzować, a jednak w tym spotkaniu pokazaliście, że nawet bez niego można zagrać solidnie w defensywie, bo de facto Polonia nie stworzyła żadnego zagrożenia. No, uważam, że defensywa właśnie zagrała na bardzo dobrze i naprawdę takiej defensywy potrzebujemy, gdyż to nie są zawodnicy, którzy nie potrafią grać w piłkę, to są zawodnicy ograni i którzy już na trzecioligowych boiskach grali. Uważam, że takie mecze będą się zdarzały nam tylko takie mecze i tylko tak będziemy grali na zero z tyłu, a wiadomo, tak jak się mówi, z przodu zawsze coś wpadnie. No, można się tylko z tego cieszyć, że wygrywając, strzelając cztery bramki, nie tracimy żadnej i oby tak dalej. Widać, że funkcjonuje też współpraca między dwoma napastnikami, bo praktycznie przy każdej twojej bramce Paweł Marczak miał udział, nawet przy jednej sytuacji, także widać, że ta współpraca w sytuacji, kiedy was jest dwóch na boisku, całkiem nieźle wygląda. No to są już decyzje i wybory trenera. Mi jest ciężko się odnieść. Ja po prostu staram się robić to, co do mnie należy. Ale nie ukrywam, że te piłki, które dostawałem od Pawła, były po prostu, można powiedzieć, idealnie i aż wstyd byłoby byłoby takie podania zmarnować. No, Paweł też pokazuje wysoką dyspozycję na treningach i każdy chce grać, tak? Jest 11 miejsc, ale to już są bóle trenera i niech lepiej mieć kłopot bogactwa niż nie mieć zawodników do gry. Nie? Mecz Gwardii Koszalin z Lechią Gdańsk pokazuje, że w tej chwili te zespoły rezerw w jakiś sposób są dostarczycielami punktów. No może poza Arką, która w tej kolejce wygrała, ale Pogoń i Lechia gubią po raz kolejny punkty, czyli widać, że ta tendencja w zespołach rezerw jest taka, że końcówki sezonu mają po prostu słabe i oddają punkty rywalom, a rywale to wykorzystują. Gwardia, czwarte zwycięstwo z rzędu, też imponujący rezultat. No tak jak rozmawialiśmy przed programem, ci zawodnicy z pierwszego zespołu mają rozegrane 75% i już nie mogą wspomagać tych młodszych chłopaków. A my jako Leśnik możemy się tylko cieszyć, gdyż obydwa te mecze i z Pogonią i z rezerwami Lechii mamy przed sobą, i oby nam też dostarczyli punktów i żebyśmy po prostu te mecze wygrali. A co do Gwardii, wracając, Gwardia to jest dobry zespół, tak? To nie są byle jacy zawodnicy też, to są zawodnicy, którzy grali gdzieś, mają solidną defensywę. Z przodu jest też Mateusz Wiśniewski, który robi dużą pracę. Życzę mu tego, żeby już niedługo zaczął strzelać regularnie te bramki. Jak miejsce pokazuje w tabeli, mają drugie miejsce, wygrali cztery mecze z rzędu, są na fali i nie zapowiada się, żeby mieli tracić punkty. No i na szczęście już nie będziecie ze sobą grać. No mamy korzystny rezultat z nimi, mamy dwa remisy, z Bałtykiem mamy też remis i wygrywając w co głęboko wierzę, teraz najbliższy mecz z Bałtykiem, spośród całej trójki będziemy mieli najlepszy bilans ze sobą, więc można powiedzieć, to wtedy zobaczymy, kto będzie rządził w naszym regionie. O tym, kto będzie rządzić w naszym regionie, jeszcze niedługo się dowiemy, bo wiemy, Leśnik będzie się mierzyć z Bałtykiem.
Najpierw jednak podsumowanie tego, co się działo w 24. kolejce spotkań w piłkarskiej trzeciej lidze, tabela, także zapowiedź kolejnej serii spotkań. Komplet wyników 24. kolejki. Gwardia Koszalin wygrywa z Lechią 2 Gdańsk 3-1. Leśnik Manowo lepszy od Polonii Gdańsk 4-0. Arka 2 Gdynia wygrała na własnym boisku z Bałtykiem Koszalin 1-0. Lider zmagań Kotwica Kołobrzeg wygrał na wyjeździe z Energetykiem Gryfino 4-0. Kartuzja lepsza od Drawy 1-0. Pomorze potęgowo zremisowało starcie z Kaszubią Kościerzyna 2-2. Pogoń 2 Szczecin przegrała z Bałtykiem Gdynia 1-2. Chemik Police remisuje starcie z Koralem Dębnica 0-0. Na czele tabeli Kotwica z zarobkiem 47 punktów. Dzięki świetnej postawie w ostatnich spotkaniach Gwardia Koszalin awansowała aż na drugie miejsce, ma 41 oczek, po 40 mają Drawa Drawsko-Pomorskie i Kaszubia Kościerzyna, 39 punktów Bałtyku Koszalin, po 35 mają Lechia 2 Gdańsk, Arka 2 Gdynia i Pogoń 2 Szczecin. Dolna część tabeli, tutaj Kartuzja i Pomorze mają po 34 punkty, 33 Leśnik Manowo, Bałtyk Gdynia 32, 26 ma Chemik Police, 20 Energetyk Gryfino i Koral Dębnica, 18 Polonia Gdańsk. Kolejna seria spotkań rozłożona na cały długi weekend. Najpierw 1 maja Gwardia Koszalin zmierzy się na wyjeździe z Koralem Dębnica, ale ciekawie będzie w Koszalinie. 3 maja starcie derbowe. Bałtyk Koszalin podejmuje Leśnika Manowo. Zapowiadają się ciekawe emocje. W pozostałych meczach 25. kolejki Kaszubia Kościerzyna podejmie Kotwicę Kołobrzeg. Lechia 2 Gdańsk zmierzy się z Drawą Drawsko-Pomorskie, Kartuzja Kartuzy podejmuje Arkę 2 Gdynia, Pogoń 2 Szczecin zmierzy się z Energetykiem Gryfino, Polonia Gdańsk z Pomorzem Potęgowo i Bałtyk Gdynia podejmuje Chemika Police. Bałtyk Koszalin przegrywa z Arką 2 Gdynia mecz wyjazdowy, tak trzeba powiedzieć, że w tej chwili Bałtyk ma mały kryzys. No, wyniki pokazują, że tak jest, aczkolwiek no, Bałtyk to jest dobra drużyna, solidna. I na pewno w takim meczu, jak zagramy, no nie wiadomo, czy będzie on w czwartek, czy będzie on w sobotę, będzie walczyła też o 3 punkty, no bo to są takie, można powiedzieć, lokalne derby i nikt nie będzie odstawiał nogi. No, mam nadzieję, że ten kryzys będzie jeszcze trwał i jeszcze po naszym meczu dopiero się odbudują. Co do wyników z tej kolejki, za dużo niespodzianek nie było. Można tutaj o niespodziance mówić porażce Drawy Drawsko-Pomorskiej z Kartuzją Kartuzy. Taki wynik trochę niepasujący dla Was, bo Kartuzja jest gdzieś tam blisko Waszej drużyny. Kartuzja, która miała dołek, Drawa była właśnie na fali, między innymi remisując tutaj w Koszalinie z Bałtykiem, to jednak Kartuzja wygrywa na wyjeździe i to jedyna chyba niespodzianka w tej kolejce. Ale z tym trzeba się teraz też liczyć, że zespoły, które będą biły się o utrzymanie, które będą potrzebowały na gwałt punktów, będą szczególnie groźne i będą mocne i z nimi nie będzie tak łatwo. Co prawda Drawa walczy o utrzymanie, aczkolwiek moim takim typem jest to, że Kotwica już, przepraszam, nie utrzymanie, o awans, ale aczkolwiek Kotwica moim zdaniem będzie miała te pierwsze miejsce i ciężko będzie ją dogonić, gdyż gra najbardziej regularnie. A co do Kartuzji, no, to jest ponoć zespół niezły, wzmocniony ze chłopakami z młodej Lechii. Na pewno ich celem jest też utrzymanie w tej trzeciej lidze i na pewno tanią skórę nie sprzedadzą. Co do nas najbliższej kolejki, oczywiście na pierwszy plan wysuwa się spotkanie derbowe pomiędzy Wami a Bałtykiem Koszalin. To jest taki mecz, no, który na pewno w jakiś sposób elektryzuje kibiców, ale z drugiej strony ciekawie, zapowiada się starcie Korala Dębnica z Gwardią Koszalin. A to dlatego, że Koral, mimo tego, że co roku jest gdzieś tam nad strefą spadkową lub w strefie spadkowej, to jednak Gwardii bardzo ciężko się gra przeciwko Koralowi. Koral to są ciekawe nazwiska. Tam jest kilku doświadczonych zawodników, których znam nawet osobiście i na pewno u siebie. Oni dopóki tak naprawdę nie będą mieli nawet teoretycznych szans na pozostanie widzę, będą walczyć. Gdyż no, każdy, wiadomo, jakiś tam cel swój ma. Gwardia jest na fali, dlatego moim typem jest niestety, ale no, mi się wydaje, że Gwardia Koszalin i gdyż no, takie tak zwane prawo serii i wygrają ten mecz. Typy Konrada Romańczyka na najbliższą kolejkę powiem Państwu w następnym programie. Są bardzo ciekawe, naprawdę, bo tutaj Konrad Romańczyk jest bezkompromisowym zawodnikiem, żadnych remisów nie typowo na najbliższą kolejkę, no ale to już opowiem w przyszłym programie. W czwartek na pewno Gwardia gra z Koralem Dębnica na wyjeździe, w czwartek lub w sobotę, to zależy od tego, czy kluby się dogadają. Mecz Bałtyk Koszalin Leśnik Manowo, tam emocji na pewno nie zabraknie. Zespoły na pewno w jakiś sposób sportowo ze sobą konkurują i mają wiele do udowodnienia, bowiem i no, w Leśniku jest bardzo dużo zawodników, którzy mają swoją przeszłość rodem z Bałtyku.
No miejmy nadzieję, że emocji w tym meczu, a także w pozostałych spotkaniach 25. kolejki nie zabraknie. Moim Państwa gościem był dzisiaj Konrad Romańczyk, napastnik Leśnika Manowo. Dziękuję za wizytę w studio. Dziękuję bardzo. A Państwa zapraszam na kolejne wydanie magazynu Liga Max w przyszłym tygodniu.